Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem Konradowicz, a to jest kolejny odcinek z symulatora American Truck Simulator 2. Dzisiaj omówimy sobie taką sytuację. Wjedziemy ładunek ciężarówek Kenworth'a. No i jesteśmy aktualnie na drodze numer 20. I to się okazuje. Ciężarówka, no niestety, się popsuła przy samym parkingu. No i musieli ją ściągnąć nawet aż na parking. No i ktoś musiał jej zlecenia przejąć, więc jako że byłem w mieście Burs, to podjechałem po to zlecenie. No i postanowiłem nagrać dla Państwa odcinek tego, jak będziemy dowozić ten ładunek do Tacomy. Więc zapraszam Was bardzo serdecznie do jego obejrzenia. Jeżeli już wiemy, jak będziemy jechać, uruchommy ciężarówkę i rozpocznijmy jazdę. Dobrze, więc wyjeżdżamy po malutku. Oczywiście w miarę dynamicznie trzeba przyspieszyć, czyli że ruszamy z pobocza, skąd zabrali nam tamtą ciężarówkę, która się zepsuła. A więc tak się czuję, że obiecałem pod ostatnim odcinkiem, że będę odpowiadał na pytania, więc tak było. Tylko jedno pytanie niestety. Czy mam zamiar przejechać się zachodniopomorskimi hybrydami? Nie wiem dokładnie. Zadał to pytanie Michu Krokuła V6. Nie wiem dokładnie, jakie hybrydy chodzi. Czy na Pomorzu Zachodnim mają podwynajem hybrydy, nie wiem, samochody? Mogą to również być pociągi. Po prostu, no... Nie wiem, o co dokładnie chodziło. No samochodami, znaczy to jest różnica, czy samochody miany zachodniopomorskim, czy zwykłym, to chyba różnicy zbyt dużo nie ma, raczej marki. No jeżeli chodzi o pociągi, no to... Jeśli o to chodzi, nie szukam. Ja szukam pociągu. No jaki przyjedzie, no taki przyjedzie, jeżeli będę na Pomorzu Zachodnim. I akurat będzie jechała jakaś hybryda z wielką chęcią. Nie ma to dla mnie różnicy, jakim pociągiem jadę, byle był komfortowy. Komfort podczas podróży, pamiętajcie, drodzy Państwo, jest najważniejszy. No nie no. Co, przyjdzie jechać też i mniej komfortowym, no... Dobrze, no czy jakoś dotrzeć z punktu A do punktu B, nie? Ale cóż... Tak to wygląda w tych czasach. Dobrze, zostało nam 315 minut do celu, 6 godzin. Na razie jedziemy z chyba w drodze zwanej landówką. Czyli dwukierunkową jednotasmową szosą. Mamy ograniczenie do 60 mil, więc to jest 64. Myślę, że pojedziemy na spokojnie. Bez zbędnego pośpiechu. Nie ma co się śpieszyć za bardzo. Bo to potem stoi gdzieś policja czy coś. No. Mandacik. A tak człowiek i tak dojedzie. Parę sekund raczej go nigdy nie dbę. I czerwone światełko mamy, więc rzucamy sobie luz. I hałujemy, nie? A i zielone. Więc pomalutko ruszamy sobie. O, widzę, że na następnym skrzyżowaniu ty zielony, więc trzeba trochę jednak przytusić, nie takie pomału. Jedź prosto. Dobrze, zmieńmy sobie pas na prawy. A gdzieś lekkie przecinki widzę. Nie umiem jeździć z kamery zewnętrznej, drodzy Państwo, ale specjalnie dla Was
robimy. Dobrze, zrobimy sobie zrzut ekranu, a już widzicie, nawet zwolniłem. Gdzie jest to? Mówię, no nie umiem niestety jeździć na kamerze zewnętrznej. Jednak z naszą piłą łańcuchową najlepiej jechać w środku. Jedź prosto. No dobrze, panowie, ale no już nie przesadzajmy, jeśli chodzi o tą prędkość. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Skręć w prawo. Ten tu jeszcze skręca, nawet dobrze kierunkowskazu nie widziałem, że włączył. No i cóż, w ogóle dzisiaj nagrywam to ten odcinek Windowsowym, tak? Windowsowym programem do nagrywania, który jest wbudowany w system. Zobaczymy, jak się nagra. Wiem, że jakiś dźwięk mi strasznie psuje, jeśli chodzi o audio. Nie wiem, czemu to się dzieje. I czerwone światełko mamy. Jedź prosto. Kulturalnie i dynamicznie trzeba jechać. No też nie ma co przemęczeń. No jak się widzi, że jest czerwone, to lepiej wrzucić na luz. Ładnie podjechać do skrzyżowania, niż nie wiadomo jak zaczynać hamować przed samym. Jedź prosto. Jak się będzie hamować przed samym skrzyżowaniem, to i tak to nic inne. No tak jak ja na przykład teraz to zrobię. Człowiek nie musiał hamować do końca. Jedź prosto. Albo tak jak tutaj, nie? Dohamowałem szybciej i teraz na szybko zawiałam. Już mogę zacząć od jego piątego. Tu widzę zwężenie. No chciałem pana wpuścić przed siebie, no ale... Coś mu jazdy na suwę nie zadziewała. No cóż. Zdarza się. No cóż, no nie chciał jechać. No nie, ale pan nie hamuje też przy tej zmianie pasa, bo to niebezpieczne. A tu co? Jedź pan, jedź. No, super. Tak, nie przyhamować. No zielone, proszę. W sumie to nie jedzie, no nie dojedziemy, bo zostało nam już 5 godzin 26 minut czasu pracy. A na rodzinę nam zostało na 5 godzin 24. Dobrze by było się gdzieś po drodze zatrzymać na spanie. Mogłoby to być na przykład tutaj. O. Do roboty. Nie ograniczenia do 55, nie?
Na spokojnie możemy się rozpędzić. Do 58. 3 mile ponad ograniczenie. Nie ma co się za bardzo śpieszyć. Mamy i tak na dostarczenie jeszcze 25 godzin. Te ciężarówki Kenworth trochę ważą. Całe 26 ton. Nam jest wyższe ograniczenie, więc możemy przyspieszyć. Oczywiście ograniczenie ograniczenia, ale też trzeba dostosować prędkość do warunków panujących na drodze oraz do nawierzchni, zakrętów. No na razie trasa wygląda bardzo ładnie. Pamiętajcie, drodzy Państwo, przy wyższych prędkościach leciutko na mikrofon. Łamiemy przepisy, drodzy Państwo? Nie łamiemy, bo tam jedzie coś naprzeciwko. Pamiętajcie, wyprzedzanie na podwójnej ciągle jest niedozwolone. Że w tym symulatorze nie ma prawie nigdy przerywanej. Możemy trochę je złapać. U nas w Polsce to normalnie no, na takich zakrętach by była przerywana. Ewentualnie tu pod górę już by nie było. A tu od razu gdzie wyjedziemy i będziemy mieli odpowiednią widoczność, byłaby przerywana. O, to no widzicie, jest kawałek, ale... Akurat policja przed nami jedzie, nie? No cóż, no już policji, no może nie będziemy wyprzedzać na podwójnej ciągle. Szkoda, że za bardzo nie ma tu jakiegoś tempomatu włączyć. No zjedzie, zjedzie pan, panie taksówkarz. To znaczy policja. Jedź prosto. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Skręć w prawo. Dobrze. Wjeżdżamy na autostradę. Nic nie jedzie, zmieniamy pas. Nic nie jedzie, można się wbijać. 65 było na znaku. Ustawiamy tempomacik. I
sobie na spokojnie śmigamy. 65 mil to coś na 110 km. No i tu jest do 60 zwolnienie. Wyłączmy tempomat. Ciężarówka zamy zwolni. A 60, czy ja idę 60. Teraz powinni podnieść, to nie będziemy zmieniać prędkości. No aż musiałem normalnie pedał docisnąć gazu, bo no, kurka, dosyć strona by. Pamiętajcie, dynamicznie jechajcie, no przede wszystkim komfortowo. Mi się wydaje, albo to się trochę ścina. Czuję się tak dziwnie. Speed limit ahead. Super. Ja cię 55, bo akurat 57, ja. To jest dobrze. Dobra, włączę sobie ten tempomat. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Naprawdę w prawo, czy oni to mnie tylko tak? Nie no, dobrze pokazuję. Okej. Okay. Skręć w prawo. Dobrze, że są dwa pasy. Szkoda, że tu nie ma autostradowych kierunków strady, już to kiedyś mówiłem, ale no szkoda. No i ten mnie tu jeszcze dohamuje, bo po co ma jechać? Cztery pasy, szeroka droga. Trzymaj się lewej strony. Trzymaj się lewej strony, to się trzymamy lewej. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Oprócz tego, że jadę 20 mil ponad ograniczenie. No i no cóż, no nie będę hamował, siła będą mnie trochę rozpędziła. Dobra, teraz tempomacik. Lećmy. Trzymaj się lewej strony. Znowuż tylko do jazdy w prawo.
Trzymaj się lewej strony. Zaraz mnie tu będzie. A, przy... Udało się znaleźć odpowiednie miejsce, żeby tu się wcisnąć. Pan co? Też pan jedzie pomału. Super. Zmniejszenie do 50, dobrze? Dobrze, że most jest otwarty. No, bo ostatnio jak tu jechałem, to akurat zamykali. Musiałem czekać to chyba z 4 minuty. Zanim statek przepłynął za nim. Trochę czasu minęło. Trochę z innych kamer zaprezentowałem. No już panie nie ziewa i masz pan jeszcze 2 godziny jazdy. Trzymaj się do lewej strony. Do końca czasu pracy. Nie, no spokojnie. Czy mi się wydaje, ale 70 tam było nas. Mi się przewidziało. No i 70, no i 70. No pojedziemy 74, dacie tam 120 na godzinę. Ale ostry zakręt jest, więc tutaj ma odrobinę po hamulcach. O tych 60. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź. No już dobrze, już. Pan zmęczony, godzina 30 została. Zjedź w prawo. Skręć w lewo. Dobrze. Zatrzymamy się. Przygotuj się do skrętu w lewo. No jedź pan. Proszę. Jedź, jedź. Aż przez to czerwony mam, no ale dobra. Pan był leniwy trochę. Skręć w lewo. Zanim się namyślił, że go przepuściłem. To minęło tyle czasu, że masakra, nie? Nie wiadomo czemu. Tacy kierowcy w tej grze. Nie ma stopu, nie ma stopu, panie, ale daj się nie skręcę. No utraka, no utraka. A tu trzeba jechać. Dobra, tu się zatankujemy. Nie od tej strony podjechałem, no ale dobra. Tankuj. Zaraz pójdziemy spać.
że mamy potrójny zestaw i z tym się bardzo ciężko cofa. Podjedziemy trochę po Hamsku, po wybojach. No dobrze, wysokie zawieszenie mamy. O, się zatrzyma. Nawet byśmy się tu nie zmieścili. Swoją mówią, normalnie. A wieczór jeszcze deszcz, super. Super pogoda do jazdy. Nawet burza, nie tylko deszcz, super. Skręć w lewo. Przygotuj się do skrętu w prawo. Ja, naprawdę, dobra pogoda do jazdy. Skręć w prawo. Szczęście, że tylko jedna godzina została. Trzeba było to wziąć trochę z nadatkiem, żeby nie przejechać ciężaróweczkami po ziemi. A to błoto teraz jeszcze mi się ośka jakieś zapadło tam w nich i co ja bym zrobił. Tutaj to już lepiej. Trochę z nadatkiem. I ciśniemy. Czysto, czysto. To zjeżdżamy. O Jezu, panowie. A, drodzy państwo, no nie o to mi chodzi, bo nie chciałem załączyć radia w American Trucku. Nie, nie o to chodzi. Trzymaj się. No, chciałem go wyprzedzać, no ale. O nie. Super. Szukanie nowej trasy. Tam mamy jechać, na trzeba trochę zawrócić. A cóż, miało być tak pięknie. No jedź, 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 panie. A i tu w prawo można jechać, zobaczymy, czy się uda. Na pewno jak ten chłop tu będzie 20 jechał, a to może czerwone, nie? Bo ci. Przygotuj się do skrętu w prawo. Czy normalnie jadą, jak. Nie, też w prawo skręć jedzie. Skręć w prawo. Może znaczy, że droga otwarta. Zielone było. Super. Myślałem, że uda mi się go trochę wyprzedzić, a tu nic. No i co? Jedź, 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 a nie. Chłopie. Bez przesady, no. Tu wypadek był. Trzymaj się lewej strony. Lecim, lecim. Ci to widzę, że dziwne rzeczy. Nie
jeszcze ten deszcz. Ten deszcz to jest najgorsze, co może być. Nic nie jedzie, to dojeżdżamy. Tu oczywiście ostrzejszy zakręt musi być. Trochę zetniemy po awaryjnym. Trzymaj się lewej strony. W nocy tutaj nie ma dużego ruchu. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. O, ale poślizg. Jakby się coś ślizga za ciężarówka na tych deszczu. Dobra, czysto, czysto. Jedź prosto. Oki można. I 35, no ale dobrze, my już jesteśmy na miejscu, można tutaj powiedzieć. Nie będziemy wyprzedzać, bo tu w prawo. A następnie skręć w prawo. Nie, a tu do Tagomy mamy jechać, dobrze. Jak w prawo, dobrze. Ej, Tagoma? Tagoma, zgadza. Czy naprawdę ślizga? Do usłyszenia następnym razem. Mieści mi się, zmieści. Tutaj też, też, dobrze. Więc drodzy Państwo, dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału. Komentujcie, subskrybujcie i ja się z Wami żegnam. I do zobaczenia. Na razie, cześć. Pa, pa.